Hej, jestem Mestosław i w dzisiejszym odcinku chciałem wam podsumować trzy ważne zmiany w prawie, które pojawiły się w wakacje. Byliście na urlopach, ludzie są rozkojarzeni, pojawiało się to w mediach, ale nie zawsze mówiło konkretnie, co to zmienia w życiu pacjentów. Dlatego wyjaśnię wam bardzo prosty, krótki sposób, co się zmieniło, a jest to bardzo ważny temat, bo przez pierwsze 6 miesięcy tego roku Polacy wykupili prawie 1 000 000 gramów medycznej marihuany. Przepisano ponad 110 tysięcy recept. I to wszystko powoduje, że ta dostępność jest znacznie większa, więc na koniec przedstawię wam jeszcze, jak wygląda dokładnie dostępność do medycznej teraz w aptekach. Pierwsza poważna zmiana pojawiła się 3 lipca, kiedy to został ustanowiony limit wystawiania recept. Od tego czasu lekarz może przyjąć do 80 pacjentów dziennie oraz wystawić do 300 recept, a także takie leki mogą być wystawione na maksymalnie 180 dni. Dla pacjentów korzystających z terapii medyczną w tym zakresie nie zmienia się wiele. Tak naprawdę problem może pojawić się jedynie z dostępnością lekarzy w klinikach, ale tak naprawdę ta zmiana miała za zadanie walczyć z receptomatami, gdzie po prostu jeden lekarz przepisywał hurtowe ilości recept pacjentom, których nawet nie kontrolował, których nie badał. Była to po prostu maszynka do wystawiania recept. Tak naprawdę większość zmian, które tutaj będziemy omawiać, wynikają z właśnie problemu z receptomatami. Ministerstwo Zdrowia postanowiło walczyć z tym procederem i tak naprawdę powiem wam tak, w moim życiu niewiele to zmienia. Jak wiecie, od zeszłego roku na reumatoidalne zapalenie stawów leczę się w Medicante. Jest to przychodnia, w której przyjmuję 18 lekarzy. Działa ona online. Mogę bardzo łatwo z niej korzystać i od początku bardzo łatwo mi było podjąć współpracę z nimi, bo wiedziałem, że także mogą w pełni zadbać o wasze zdrowie i możecie czuć się w pełni bezpiecznie, korzystając z ich usług. Lekarze z Medicante nigdy nie przekroczyli takiego limitu wystawiania recept. Kolejną ważną zmianą jest to, że 2 sierpnia wprowadzono ograniczenia zdalnego wystawiania recept. I tutaj powiem wam tak, że ja trochę zacząłem się martwić, bo w pierwszej wersji rozporządzenia było to, że tak naprawdę będzie konieczna fizyczna wizyta. To w moim przypadku, gdzie ja jestem w bardzo różnych miejscach, czy po prostu bardzo lubię korzystanie z formy wideo, byłoby pewnym ograniczeniem. Tak samo dla osób, które mieszkają w małych miasteczkach, utrudniłoby to dostęp do lekarzy. Całe szczęście tak naprawdę w kolejnej wersji rozporządzenia pojawiło się po prostu ograniczenie, które powoduje, że każda osoba, która chciałaby skorzystać z takiej terapii, musi zostać zbadana przez lekarza. To badanie może odbyć się jednak online, czyli tak jak korzystałem w Medicante, żadnych tutaj zmian nie ma. Czyli żeby przepisać medyczną, pacjent musi być zbadany. Jest tutaj jeden wyjątek, jeżeli od poprzedniego badania nie minęły 3 miesiące, to takie leki mogą zostać wystawione przez lekarza. W Medicante od samego początku był taki system, że 180 dni to i tak było maksimum, na jakie były przepisywane leki, więc tak naprawdę co 3 miesiące i tak w ciągu 3 miesięcy i tak z takim lekarzem człowiek się widział na konkretnym badaniu, na konkretnej rozmowie. No i oczywiście ten zapis także miał walczyć z tym, że po prostu ludzie dostawali leki nie zawsze w sposób właściwy, tak naprawdę korzystając po prostu z farm recept czy z receptomatów, które powodowały, że nie było żadnej kontroli nad tym, co pacjent przyjmuje, co może mu pomóc, więc ja bardzo się cieszę z tej zmiany i uważam ją za potrzebną i za konieczną, bo jest tak naprawdę z korzyścią dla pacjentów, dbania o zdrowie pacjentów. No i uważam, że leki zawsze, które są lekami na receptę, powinny być po prostu przepisywane przez lekarza i to lekarz powinien decydować, czy pacjentowi taka terapia może przynieść korzyści. No i tutaj trzecia zmiana, która została wprowadzona także 2 sierpnia, powoduje, że jest zwiększona jakby weryfikacja przez lekarza tego, co pacjent wcześniej przyjmował, co wykupywał i jak to wszystko wyglądało. I tutaj pozwólcie, że spojrzę, bo jest tak, że lekarz, żeby wypisać tą receptę, musi dokonać weryfikacji za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych lub po zebraniu wywiadu u pacjenta. Brzmi to wszystko skomplikowanie, ale wcale takie nie jest.
Tak naprawdę z naszej perspektywy pacjentów to jest to, że jeżeli posiadamy internetowe konto pacjenta, musimy udostępnić lekarzowi wszystkie dane, które tam się znajdują. Możemy zrobić to poprzez stronę, możemy zrobić to poprzez aplikację, możemy dostać SMS, możemy także, jeżeli nie mamy takiego konta, zrobić to poprzez lekarza. Jest to tak naprawdę w moim przypadku, jeżeli korzystam z usług Medicante i mam nadzieję waszym także, jest to tak naprawdę jedyna istotna zmiana, która ma wpływ obecnie na moje życie. Wszystkie poprzednie i tak były wcześniej realizowane, a tutaj jeżeli chodzi o to, może to się wydawać trochę skomplikowane z tym internetowym kontem pacjenta, ale jest bardzo fajnie, bo Medicante przygotowało bardzo dobry artykuł, który jasno objaśnia, co trzeba zrobić, jak to wszystko wygląda. Ja wam przypnę link do tego artykułu oczywiście w komentarzu, który będzie przypięty tutaj pod tym filmem. No ale już teraz mogę wam powiedzieć, że najłatwiejszy sposób to jest wtedy, kiedy lekarz prosi cię o dostęp do twojej historii i wtedy dostajesz po prostu SMS-em specjalny kod, który podajesz lekarzowi, lekarz go wpisuje, ma wtedy przez 24 godziny dostęp do twojej historii, do twoich przyjmowanych leków i dzięki temu możesz działać zgodnie z prawem, wszystko jest legitne, wszystko działa bardzo dobrze, ale tak naprawdę spójrzcie po prostu sobie w ten artykuł. No i oczywiście pamiętajcie, że są takie właśnie drobne rzeczy, typu w internetu w nowym koncie pacjenta musi być podany wasz numer. Wszystko znajdziecie w tym artykule, więc o nic się nie martwcie. Nie ma też co tego dokładnie wyjaśniać, bo tam macie krok po kroku, jak wszystko zrobić. Powiem wam też, że bardzo się cieszę, nagrywając ten film, że w zeszłym roku podjąłem takie decyzje dotyczące mojego zdrowia, czyli że po prostu zapisałem się do Medicante, z nimi podjąłem także współpracę, żeby po prostu promować ich, zostać ich twarzą, bo powiem wam tak, dostawałem multum ofer od różnych miejsc, część to właśnie były farmy recept. W ogóle to, jak wtedy pisały do mnie, to było też dla mnie zaskakujące. Dużo było ściemniania na stronie, dużo było błędnych informacji i tak naprawdę dzisiaj nagrywałbym wam film w kompletnie innym położeniu, a teraz jeżeli zaufaliście mi, jeżeli korzystaliście też z Medicante, jeżeli po prostu zaufaliście mojej recenzji, że naprawdę to są legitni lekarze, wszystko działa dobrze i po prostu tak naprawdę informacje, które wrzucałem później i wy wrzucaliście także często, bo na Instagramie czy w komentarzach dostawałem informacje, że naprawdę Medicante wam pomaga, przepisane leki też i po prostu jesteście zadowoleni z obsługi. To bardzo się cieszę, bo dla nas, dla osób korzystających z tej kliniki właśnie niewiele się zmienia. Jest tu po prostu jedna mała dodatkowa rzecz a propos udostępniania tej historii danych. W Medicante tych lekarzy jest obecnie 18, są z różnych specjalizacji, łatwo jest znaleźć termin i co najważniejsze, a to też przekonało mnie wtedy o współpracy, jest to przychodnia bardzo dostępna o najniższych cenach na rynku, więc po prostu nie ma czegoś takiego, że jeżeli nie masz pieniędzy, to nie możesz się leczyć, więc bardzo się cieszę. Cieszę się, że też pracodawcy zrobili tak, że nadal oczywiście można korzystać z terapii online, no bo tak jak mówiłem, dla wielu osób, w tym dla mnie, jest to najwygodniejsze. I cieszę się też oczywiście, że Medicante przepisywało leki tylko w sytuacji, kiedy lekarz podjął decyzję, że dla danego pacjenta, dla dobra tego pacjenta taka terapia będzie najbardziej skuteczna, będzie najlepsza, a nie po prostu tak jak właśnie receptomaty, że ktoś się zgłosił, co tam wpisał, nawet jakieś fejkowe rzeczy, dane i tak dalej, takie leki dostawał. Ja już wtedy wam w filmach mówiłem, że taki proceder prędzej czy później może sprowadzić problemy dla innych pacjentów. Bardzo się cieszę, że nie są one aż tak duże, jak się zapowiadało, no bo wiecie, przez to, że ileś osób chciało troszkę pokombinować albo uzyskać takie leki, albo jeszcze mocniejsze leki, bo pamiętajmy o tym, że to nie chodziło tylko o medyczną, a w dużej mierze o inne poważniejsze, silniejsze leki, no to w ten sposób inni pacjenci mogliby mieć problem. I ja mówię tutaj o wszystkich pacjentach, bo po prostu mniej terminów, wyższe ceny, jeżeli ktoś ma problem z mobilnością, no to także kontakt z lekarzem byłby utrudniony. Całe szczęście jesteśmy jednak w etapie, że nadal możemy łatwo się leczyć, więc jeszcze raz tutaj dziękuję, że taka sytuacja ma miejsce i że po prostu jesteśmy w sytuacji, kiedy zmieniło się trochę, zmiany są ważne, zmiany są istotne, ale one są techniczne i nie dotyczą legitnych przychodni. Ten cały temat jest bardzo istotny, bo bardzo dużo pojawia się pacjentów obecnie w Polsce medycznej marihuany. Z każdym rokiem
to rośnie. I rośnie także dostępność, rośnie liczba wystawianych recept, rocznie liczba wykupywanego suszu. W pierwszej połowie tego roku Polacy wykupili 1 000 000 gramów medycznej. Jest to olbrzymia ilość, znacznie większa niż w poprzednich latach. Tych recept było 110 tysięcy, więc jak widzicie, tego jest bardzo sporo, więc dlatego też państwo polskie postanowiło kontrolować to, jak to wszystko wygląda. No i ja cieszę się, bo w tej sytuacji oczywiście więcej tego wszystkiego będzie wykupywane przez pacjentów, którzy rzeczywiście korzystają, potrzebują, ale prawda jest też taka, że po prostu dzięki temu, że tak zwiększyła się liczba wykupowanej medycznej, zwiększyła się też dostępność, zwiększyła się liczba firm, nie jest już tak trudno o wykupienie suszu. I żeby podać Wam tutaj, jak się ta skala zwiększyła, to wystarczy zobaczyć, że w 2019 roku było to 56 tysięcy gramów, a w 2022 750. Obecnie przez pół roku był już 1 000 000, więc bardzo możliwe, że w drugiej połowie roku będzie 1 000 000 albo nawet więcej, więc w tym roku najpewniej będzie to 2 miliony, więc ten wzrost jest olbrzymi. I co ważne, w 2023 roku do kraju sprowadzono 3000 gramów medycznej. Jest to olbrzymia ilość, która powoduje też, że tych odmian, tych preparatów jest znacznie więcej, więc lekarz ma też dużo łatwiej dostosować odpowiednią odmianę, odpowiednią terapię do potrzeb pacjenta. Choćby z takich nowości S-Lab ostatnio wprowadził nowe odmiany, takie jak Black Tuna, White Widow, Headband, Sour Diesel, a na przykład 420 Pharma wprowadziła Gorilla Glue. Tego jest z każdym dniem coraz więcej tak naprawdę informacji o tym, że pojawia się nowa odmiana, pojawia się nowy preparat, możemy zobaczyć bardzo często. Prawda jest jednak taka, że często my jako pacjenci nie wiemy dokładnie, jakie odmiany są, jakie preparaty są dostępne w aptekach, więc warto wcześniej to sprawdzać, dlatego też dzięki uprzejmości Medicante poprosiłem ich o takie zestawienie z dostępnością preparatów obecnie w aptekach, więc to są dość unikatowe dane, ale cieszę się, że mogę się z Wami nimi podzielić, bo dzięki temu unika się sytuacji, że lekarz wypisuje jakiś preparat, później jest trudniej go zdobyć. Ja ze swojego doświadczenia w Medicante też wiem, że najczęściej jest tak, że moi lekarze byli bardzo wrażliwi na tą kwestię, czyli jak była mi przypisywana odpowiednia odmiana, to oczywiście bardzo ważne było to i bardzo mocno siedziało ich w głowie, czy ta odmiana jest obecnie dostępna w aptekach, czy będę miał łatwo ją uzyskać. No i w większości moich przypadków było tak, że znajdowałem ją w każdej aptece. Ostatnio nawet miałem w aptece pod domem, co byłem zaskoczony. W takiej sytuacji bardzo ważne jest, żeby sprawdzić sobie. Na Medicante macie stronę, gdzie jest właśnie dostępność. Możecie sobie sprawdzić, możecie zobaczyć w jakich aptekach. Ja w ten sposób zobaczyłem, że w aptece dosłownie pod moim domem jest ten lek. Zadzwoniłem, bo byłem ciekawy, czy po prostu mają odmianę, bo ja miałem S-Lab i czy mają akurat odmianę, na której mi zależy, na którą dostałem od lekarza i którą lekarz uznał, że obecnie będzie dla mnie najlepsza. Zadzwoniłem, pani powiedziała, że tak, ja za 10-15 minut byłem, bez problemu uzyskałem, więc byłem nawet zaskoczony, że w ogóle nie musiałem już nawet nigdzie jeździć, szukać i że ta dostępność była duża. I tak jak zobaczycie w tabeli, którą dostałem właśnie od Medicante, jest tak, że obecnie właśnie najłatwiej jest uzyskać S-Lab. I tutaj S-Lab wprowadził na rynek jeden preparat, który różni się odmianami. Możecie te odmiany sprawdzić w kodzie kreskowym. Jest to bardzo ciekawe i wygodne rozwiązanie, które na początku wydawało mi się dziwne, jak były tylko dwie pierwsze odmiany, Pink Kush i Mango, ale później po czasie uznałem to za rewelacyjne, bo dzięki temu oni praktycznie nie mają żadnych problemów z dostawą. Tak naprawdę ich preparaty cały czas są dostępne i obecnie ta dostępność wynosi 32%. Oczywiście część odmian jest, część odmian nie ma. To już jest takie bardziej szczegółowe, co też można oczywiście sprawdzać. Ale ten preparat wydaje się bezpieczny, jeżeli chodzi o przepisanie i znalezienie jego w aptekach. Są też takie preparaty jak na przykład 420 Pharma, który był niedawno wprowadzony, to jest ten Gorilla Glue, o którym mówiłem, i na przykład nie ma go już, został wykupiony bardzo szybko, więc pewnie trzeba czekać na najbliższą dostawę. I są inne jak Reda. Reda klasycznie nie ma, ale jego dostępność jest bardzo trudna. No i możecie sobie zobaczyć, że jeżeli są takie rzeczy jak Aurora i macie 10%, jeżeli macie tutaj Canopy Go i też jest 10%, to ta szansa jest spora, że także będzie w aptece blisko waszego domu, w waszym mieście,
co wszystko najprościej po prostu sobie sprawdzić na stronie Medicante. Tak jak mówiłem, możecie sobie sprawdzić apteki, w których jest ta dostępność. Najczęściej jest tam pokazane też, czy jest je tego dużo, czy jest kilka sztuk. Więc w ten sposób możecie sobie ułatwić po prostu znalezienie preparatu. Ale tak jak mówiłem, nie wiem jak w innych przychodniach, ale w przypadku Medicante naprawdę lekarze bardzo zwracają uwagę na to. Są dobrze zorientowani i wiedzą, czy dany preparat jest dostępny obecnie w aptekach. Jeżeli śledziliście media konopne w wakacje, czy ogólnie media, to wiecie, że czerwiec, lipiec, sierpień był takim bardzo mocno stresującym momentem, bo nie było wiadomo dokładnie, jak to będzie wyglądało. Pojawiały się artykuły, materiały, że właśnie może być to koniec dostępności, mogą być tylko stacjonarne wizyty, mogą być problemy w ogóle z dostępem do lekarzy. Całe szczęście sytuacja jest lepsza niż się zapowiadało. Tak naprawdę dla pacjentów, którzy normalnie się leczą, nie zmienia się aż tak dużo i nie ma takiego dużego problemu. Dostępność do medycznej cały czas rośnie, więc jeżeli potrzebujecie, jeżeli w waszym życiu medyczna może poprawić wasze kondycję zdrowotną i przyczynić się do lepszego życia, to nie musicie się niczym martwić. Tak naprawdę, tak jak korzystaliście albo tak jak planowaliście korzystać, możecie to robić. Nie ma tutaj żadnych wielkich zmian, więc z tego możemy się cieszyć, no bo naprawdę medyczna została wprowadzona w 2017, w 2019 pojawiły się pierwsze susze, potem cały czas z roku na rok to rosło. Na początku, wiecie, było tak, że było rzeczywiście bardzo trudno z dostępnością, obecnie jest znacznie lepiej, więc możemy się tylko cieszyć, że idzie to w dobrą stronę i wszyscy pacjenci, którzy tego potrzebują, mogą spokojnie się leczyć i dalej dbać o swoje zdrowie. Dziękuję wam serdecznie, że oglądaliście do końca. Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!